Cześć! W tym filmiku zajmiemy się przypisaniem broni do gracza. Broń, jak pamiętacie, już mamy, ponieważ wykonaliśmy ją, zaimportowaliśmy ją i stworzyliśmy pick-upa dla trzeciej osoby, dla perspektywy trzeciej osoby. Nie mamy jednak soketa w perspektywie pierwszej osoby, czyli tam, gdzie mamy ramiona. Widzimy, że tutaj cały szkielet postaci jest kompletny, jednak nas interesuje dokładnie dłoń. Możemy zobaczyć, czy akurat to miejsce jest właściwe. Śródręcze jest znacznie bardziej właściwe niż sam palec, ponieważ nie palec trzyma broń, a cała dłoń. Tworzymy nowego soketa, nazywamy go spust, ponieważ łatwo to zapamiętać. Jest podobny jak w poprzednim przykładzie. Teraz możemy zobaczyć, jak wygląda przykładowa broń dopasowana do tego soketu. Możemy też sprawdzić, czy to właśnie przyporządkowanie broni, przypisanie i dopasowanie broni jest właściwe. Wróćmy do Character Blueprint, wejdźmy do środka i wrzucimy tutaj naszą broń. Ważne, że rodzicem tej broni muszą być ramiona, natomiast broń będzie ich dzieckiem, potomkiem. Będzie przypisana do rąk i będzie wykonywać animację taką, jak wykonuje ręka. Podobnie z odrzutem. Odrzuty są przypisane do rąk, nie do broni. To taka ciekawostka. Wybierzmy mesza, nie pick-upa, tylko mesza broni i wrzućmy to do blueprinta. Na razie jest dobrze przypisane na hierarchii po lewej u góry, jednakże nie jest dopasowane do soketa. Można to zrobić na kilka sposobów, ja jednak przypiszę broń do soketa przy pomocy Construction Scriptu, co przypiszę na stałe soket do broni i nie będzie można jej edytować z pozycji tego blueprinta. Wybieram Add Component to Component z wybraną nazwą broni, ponieważ broń jest targetem, a więc obiektem, który będzie dopasowywany. Obiektem typu parent będą ramiona, więc poprzez przeciągnięcie z listy tworzymy referencję ramion, którą dopasowujemy do slotu parent. Pamiętamy, że nazwa naszego soketa to jest spust, więc po prostu zmieniamy nazwę tutaj na spust. Chciałbym, aby broń była przyporządkowana poprzez translację, rotację i skalowanie do dłoni, czyli żeby została zesnapowana zgodnie z parametrami naszego soketa. Jeżeli skompilujemy, zobaczymy, że broń jest dopasowana do dłoni, czyli do soketa, jednakże jej położenie nie jest zbyt właściwe. Można to zrobić już tylko wyłącznie poprzez modyfikację soketa w broni lub w postaci, ponieważ broń jest dopasowana do perspektywy trzeciej osoby, lepiej tutaj działać na sokecie ramion, a nie broni. Czyli zaznaczamy spust oraz teraz poprzez obserwowanie, jak to wygląda na kamerze, można modyfikować odpowiednio broń. Za każdym razem po kompilacji gracza możemy zobaczyć, jak to wygląda na kamerze, która jest przypięta do naszego levela. Po odpowiednim ustawieniu widzimy, że broń pasuje idealnie.